zdrowia, szczególnie dla normalnych. No nie powinno się zakończyć tak, jak się zakończyło, ale ja i 75 milionów Amerykanów chcemy podziękować Tobie, prezydencie Donaldzie Trumpie, za to wszystko, co zrobiłeś przez ostatnie 4 lata. No jak zdecydowałeś się startować jako kandydat na prezydenta. Za co głosuję? No przede wszystkim najbardziej za to, że powróciłeś do nazywania Bożego Narodzenia Bożym Narodzeniem. Nie święta, nie jakaś okazja, ale Boże Narodzenie. Wszyscy tego unikali. Dziękujemy, 75 milionów, dziękuję za to, że zrobiłeś z Ameryki, no w zasadzie, głównego producenta energii w tym czasie, po tym, kiedy Obama powiedział, że Ameryka nie jest w stanie wypompować sama z siebie od zależności od Bliskiego Wschodu. 75 milionów dziękuję również za obniżenie podatków, szczególnie dla klasy średniej. 75 milionów dziękuję za wyeliminowanie morderczego kalifatu, czyli ISIS, co Obama nazywał w zasadzie nieznaczącą trzecią ligą. Wielka pomyłka. Dziękuję za to, że starałeś się pilnować granic amerykańskich, że starałeś się jakoś uregulować emigrację. Wiadomo, że Ameryka to jest kraj emigracji, no ale jednak powinna być kraj legalnej emigracji. Dziękujemy za to, że ścigałeś gangsterów z gangów Ameryki Południowej. W sumie Ameryka potrzebuje ludzi, którzy pracują, a nie ludzi na garnuszku. 75 milionów dziękuję za nazywanie hipokryzji wszystkich środków masowego przekazu, które bardzo wesoło określiłeś jako bardzo oszukane wiadomości. No to są very fake news. To jest piąta władza w sumie środki masowego przekazu. 75 milionów dziękuję Ci za propagowanie polityki ekonomicznej, która doprowadziła do tego, że było najmniejsze bezrobocie, szczególnie dla czarnych, hiszpańskojęzycznych, dla Azjatów, dla Indian amerykańskich, no i dla kobiet w szczególności. Dziękuję, 75 milionów dziękuję za to, że promowałeś pokój na Bliskim Wschodzie, że podpisałeś tyle umów pomiędzy najróżniejszymi krajami, no oraz za to, że po 30 latach, kiedy kongres zdecydował się przenieść ambasadę do Jerozolimy, nareszcie przeniosłeś. 75 milionów dziękuję Tobie, prezydencie, za to, że pokazałeś te prawdziwe oblicze komunistów w kręgach republikanów, czyli ten najgorsza komunistyczna świnia Mitt Romney, czy Paul Ryan, czy Kelly Ayotte. Pokazałeś nim, kim oni naprawdę są. 75 milionów dziękuję również za to, że postawiłeś się przeciwko Chinom komunistycznym, no i przeciwko ich oszukańczym praktykom handlowym. To dużo zmieniło. Chiny w zasadzie wyssały całą produkcję nie tylko z Ameryki, ale i z Europy. 75 milionów dziękuję Tobie, prezydencie, za to, że pokazałeś, że dzieci założyciela Foxa, no to połknęły pigułkę komunizmu, no i w zasadzie śpiewają tak jak cała reszta lewactwa. Dziękujemy, 75 milionów dziękuję za to, że no, doprowadziłeś do tego, że była ta operacja Szybka Osnowa, czyli zrobienie szczepionek używając pieniędzy podatników. No i nigdy nie dostaniesz żadnego kredytu za to. Nikt nie powie tobie
nic dobrego, szczególnie Pfizer. Pfizer, no to też wredna firma, dostała mi setki milionów, a w zasadzie ogłosiła sukces 3 dni po wyborach. No to jest wredność lewactwa amerykańskiego. 75 milionów dziękuję za uniewinnienie tych wszystkich ofiar tej z 4-letniej nagonki na tą zmowę z ruskimi. To była jedno wielkie oszukaństwo. Część ludzi poszło do więzienia, między innymi generał Michael Flynn i innym człowiek Roger Stone. No to po prostu było zamykanie na poziomie KGB. To po prostu były jakieś stalinowskie metody. Dziękujemy za to, że ich uniewinniłeś. 75 milionów dziękuję za to, że wyeliminowałeś przymusowe kary za niekupowanie ubezpieczenia tego tak zwanego Obamacare. Jak to działało? No to działało, że jeżeli Obamacare zmusza ludzi do wykupywania ubezpieczenia. No część ludzi chce kupować, ale część nie chce kupować. Jeżeli nie chce albo nie ma forsy, żeby kupować, no to państwo w zasadzie zmusza do zapłacenia kary. No zostało to wyeliminowane. No to jest niewolnictwo, tak? Jak można płacić za coś, czego się nie chce? 75 milionów dziękuję za to, że słuchałeś pytań reporterów. Bardzo często wrednych reporterów z komunistycznych gadzinówek, no ale odpowiedziałeś więcej niż w sumie 3-4 poprzednich prezydentów. To jest coś nieprawdopodobnego. 75 milionów dziękuję również za to, że wycofałeś się z tych kretyńskich układów, na przykład z tym układem z Iranem nuklearnym. Poprzednia ekipa dała kilkaset walizek złota Iranowi za obietnicę, że Iran nie będzie rozwijał się w kierunku bomby atomowej. No i nie dotrzymuję tego. 75 milionów dziękuję za to, że wycofałeś się z umów środowiskowych w Paryżu. No bo co to znaczy? To znaczy, że Chiny mogą produkować dym i pył i zanieczyszczenia jeszcze następne 20 lat, a Ameryka musi płacić karę i płacić podatki i tracić przemysł tylko dlatego, że nie ma równości. To miała być równość, niestety umowy klimatyczne w Paryżu robią jednych lepszych, drugich gorszych. No i Ameryka była gorsza. Dziękujemy również za zlikwidowanie czy przemyślenie nafty. Nafta to jest ta północnoatlantycka umowa wolnego rynku, no ale doprowadziła ona do tego, że Meksyk i Kanada przejęła produkcję amerykańską, no a później Chiny przejęły produkcję z Kanady i z Meksyku, także to wszystko zostało wyssane. 75 milionów dziękuję za to, że przez 4 lata 7 milionów ludzi zaczęło pracować i nie potrzebowało już kuponów na jedzenie bez płacenia, no bo były to te tak zwane zasiłki, także ludzie podnieśli swoją wartość. 75 milionów dziękuję za te wszystkie tweety na tym bandyckim Twitterze, które doprowadzały demokratów do szaleństwa, no ale pokazywały prawdę, pokazywały normalność, pokazywały tak, jak jest naprawdę. Lewica niestety ma bardzo wolskie spojrzenie, no i chce eliminować wolność wypowiedzi. 75 milionów dziękuję za to, że nie zamieniłeś urzędu podatkowego do narzędzia do ścigania przeciwko swoim przeciwnikom politycznym. No niestety Muhammad Obama używał urzędu podatkowego do walki politycznej. To jest bandytyzm polityczny. 75 milionów dziękuję za to, że nie śledziłeś, nie nakazywałeś śledzić reporterów, tak jak to robiła grupa Obamy. 75 milionów dziękuję za
za to, że zakończyłeś uciskanie ludzi wiary, między innymi siostrzyczki biednych, czyli te Little Sisters of Poor, które były zmuszane do tego, żeby pracownicy cywilni mieli płacone na ubezpieczenie na skrobanki, czyli pracownice, które nie były zakonnicami, mogły mieć skrobanki, no i cała organizacja była zmuszona po prostu, żeby płacić za to. Trump co zrobił, to zrobił to, że powiedział, że nie można zmuszać kogoś do czegoś takiego, bo to są przekonania religijne. 75 milionów dziękuję za to, że zabrałeś fundusze dla tych miast sanktuariów, gdzie policja nie jest w stanie aresztować kryminalistów, czy bandytów, czy najróżniejszego elementu i recydywistów. 75 milionów dziękuję za to, że wprowadziłeś trzech nowych sędziów do Sądu Najwyższego, którzy w zasadzie wprowadzają konserwatyzm i normalność do Ameryki. To jest duża, wielka sprawa. No, 75 milionów dziękuję za to, że troszeczkę przytemperowałeś Północną Koreę, no i do tego, że przytemperowałeś troszeczkę małego rakietowca. No on szaleje, siostrę tam wpycha, ale przez dziesiątki lat żaden prezydent nie był w stanie sobie poradzić z Koreą. Korea nieustannie albo terroryzowała, albo wysysała najróżniejsze umowy z Zachodem. 75 milionów również dziękuję za to, że pozwoliłeś rybakom i ludziom, którzy łowią kraby i homary, że mogą zacząć uprawiać swój zawód na terenach amerykańskiego Oceanu Atlantyckiego. 75 milionów również dziękuję za to, że bronisz poprawek do konstytucji, z których najważniejsza no to jest w zasadzie wolność wypowiedzi. Przepraszam, pierwsza poprawka, a druga poprawka no to jest wolność do posiadania broni. Również 75 milionów dziękuję za to, że walczysz przeciwko tej sekcji 230, którą w zasadzie miliarderzy z Doliny Krzemowej, komuniści używają do tego, żeby obciąć wolność wypowiedzi. 75 milionów dziękuję za to, że wybierałeś prokuratorów, którzy nareszcie chcą wsadzać bandziorów do więzienia i się nie boją tego, żeby w zasadzie robić swoją robotę. Kryminaliści nie należą na ulicę, tylko powinni siedzieć w więzieniach. 75 milionów dziękuję za użycie kary śmierci i wykonanie egzekucji, szczególnie przeciwko najgorszym seryjnym mordercom. Między innymi wykonano karę śmierci na kobiecie, która wycięła płód dziecka i ukradła dziecko, żywe dziecko innej kobiecie. Została wykonana egzekucja. I to od 20 paru lat siedziała w więzieniu, kiedy miała karę śmierci. Także, że normalni dziękują za to, że wyrok został wykonany po 20 latach. 75 milionów dziękuję za to, że zakazałeś przyjeżdżania z niektórych krajów, co Sarnajew na przykład. Sarnajew przyjechał do Ameryki, dostał jako muzułmanin, został wykształcony, wsadzili go do na utrzymanie państwowe. Na co on zrobił w podziękowaniu? W podziękowaniu wysadził i zabił kilkanaście osób w czasie maratonu. 75 milionów dziękuję za
konto na 401. 401K, no to jest ta plan emerytalny. Dow Jones, kiedy Obama odchodził, to był 16 tysięcy. Kiedy w kwietniu przed pandemią Dow Jones był 30 tysięcy. W czasie upadku był tam 22 tysiące, a teraz jest znowu 30 tysięcy. Także plan emerytalny przez 4 lata podwoił swoje sumy. Obama ciągle mówił, że nic nie da rady zrobić z ekonomią. Amerykańska ekonomia się podniosła. 75 milionów również dziękuję za najniższe ceny benzyny. Najniższe ceny benzyny od kilkudziesięciu lat. 75 milionów dziękuję również tobie, prezydencie, za to, że jest najwięcej osób uzyskało pracę od dziesięcioleci. 75 milionów również dziękuję za eliminację dwóch terrorystów, krwawych terrorystów, al-Baghdadi i generał Soleimani. To 75 milionów dziękuję również za te wszystkie miliony śmiechów, które dałeś przez 4 lata. 75 milionów również dziękuję za te śmieszne ksywki, które dawałeś szczególnie dla śpiącego Joe, czy krzywej Hillary, czy niskoenergetycznego Jeb z Florydy. Też polityk dosyć no, nie taki, jaki powinien być. No i 75 milionów dziękuję za te wszystkie wiece polityczne, na które przyjeżdżały setki tysięcy ludzi. Między innymi ja byłem parę razy, mam nagrania na nich, także jeżeli jesteście zainteresowani, no to może obejrzeć. No i tak, prezydencie, to może iść ciągle od nowa i następne i następne i następne, ale my wszyscy tak zwane nieumyte ćwoki, tak jak nas nazywa wszystkie komunistyczne świnie nas nazywają, jesteśmy niewykształconymi, nieumytymi ćwokami, no to nie, to można powiedzieć, że doceniamy te twoje 4 lata, które dałeś normalnym. No i w zasadzie teraz przygotowało to nas wszystkich na tą tragedię, która nadchodzi. To nadchodzi, także będziemy z powrotem. Partia Republikańska, Partia Konserwatystów się nie da. Będą przetasowania, ale zawsze jest miejsce dla normalnych. Nienormalni zawsze się wykańczają prędzej czy później. Nienormalni się wykańczają pomiędzy sobą. Dlatego zdrowia dla wszystkich normalnych. Dziękuję za subskrypcję. Serdecznie zapraszam do subskrypcji. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. A co wy byście, za co wy byście podziękowali prezydentowi Trumpowi? No jest lista długa, także piszcie na dole, za co byście podziękowali, jakie macie spostrzeżenia, co było dobre, co było niedobre, no i co będzie w przyszłości. Zdrowia, szczególnie dla normalnych.